Mam na imię Tomek. Jestem członkiem klubu miłośników fantastyki Sakita, działającego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Chciałbym zaprosić Was do pierwszego odcinka Logbook. Będę przypiszał Wam książki, filmy, gry i komiksy z szeroko pojętej popkultury. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o trylogii husyckiej napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Do napisania trylogii pana Andrzeja natchnęła wizyta na konwencie fantastyki w Sąpkowicach Śląskich w latach 90. Sąpkowice to magiczne miejsce. Natchnęły inną pisarkę do napisania powieści, która weszła do kanonu światowej literatury fantastycznej. Dość powiedzieć, że Sąpkowice kiedyś nazywały się Frankenstein. Trylogia husycka dzieje się w połowie XV wieku, opowiada o wojnach religijnych, jakie nawiedziły rejon Dolnego Śląska, Czech i Moraw. Tamte wydarzenia były dość ważne dla Europy i ich echo doprowadziło do wielkich zmian na kontynencie. Głównym bohaterem trylogii jest Reinmar z Bielawy, zwany Reinewanem, kochliwy medyk, adept sztuk tajemnych, wyedukowany na czeskim uniwersytecie. Poznajemy go w dość nietypowej pozycji, a potem dzieje się bardzo dużo i bardzo szybko. Jego kompanami są Charley oraz Samson Miotek, wraz z którymi Reinmar przemiesza rejon Dolnego Śląska, odwiedza czeską Prakę czy podziwia krajobrazy Moraw. Prócz tego, bohater chcąc nie chcąc jest zamieszany w szereg dworskich intryg, zahacza o wielką politykę, czy poznaje postacie historyczne i postacie nie z tej bajki. Do motywów fantastycznych należałoby dodać wizyta na zapacie czarownic, pracownie alchemiczne czeskich medyków czy nawiedzone zamki. Cały czas naszego medyka goni miłość, która, jak mu przepowiedziano, niejedno ma imię. Na trylogię husycką składają się trzy części: Nara Rentrum, Poszy Pojownicy oraz Lux Perpetua. Są napisane barwnym i kolorowym językiem, nie brakuje dowcipu, w który te jesienne, pandemiczne wieczory może pobudzić naszą wyobraźnię. Jeśli nie boisz się pozytywnie sfariować, zapraszam do odwiedzenia wierszy Płasnów oraz poznania historii Czech.